Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki. Dzisiaj jest jeden z tych filmów informacyjnych, bo będę zmuszona zawiesić kanał na jakiś czas. Myślę, że na pewno na 2 miesiące. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo całkowicie zmienia się właściwie moje życie. Brzmi to trochę górnolotnie, ale taka jest prawda. Jak pewnie część z Was wie, śledząc mój kanał, śledząc moje social media, ja jakiś czas temu, albo może nie jakiś czas temu, tylko od jakiegoś czasu bardziej, marzyłam o tym, żeby zostać stewardesą, ale ja jestem z tych osób, które zawsze odkładają takie marzenia na później. Najpierw wiecie, bo studia, bo licencjat, no głupio nie skończyć studiów, wiadomo, kiedyś w przyszłości będę chciała wrócić na ziemię i znaleźć jakąś pracę. No to później magisterka, jak już zaczęłam, no to wypadałoby ją skończyć, zresztą zawsze chciałam być magistrem. Później znalazłam pracę w mojej poprzedniej firmie, teraz już poprzedniej, bo już tam nie pracuję, która była bardzo fajna, bardzo dużo się tam nauczyłam, bardzo dużo też miałam kontaktu z ludźmi z różnych kultur, także też przygotowałam się trochę na tę pracę. No ale nadszedł taki moment, że nie mam już więcej tych wymówek tak naprawdę, a też wiecie, z każdym rokiem jestem coraz starsza i będzie mi coraz trudniej dostać tę pracę. Również ze względów zdrowotnych, no bo nie oszukujmy się, jest to praca, która jakby niszczy nasze zdrowie pod różnymi względami. W końcu stwierdziłam, że to jest ten moment, w którym trzeba to zrobić. No i poszłam na dzień otwarty do Emirates i udało mi się dostać. Także już właściwie, gdy wy oglądacie ten film, prawdopodobnie ja jestem albo w drodze, albo już jestem w Dubaju. Tam teraz będę mieszkać, to będzie mój nowy dom, także jak widzicie jest to kompletna zmiana, całkowita zmiana nie tylko kraju, ale też kultury, klimatu, no właściwie wszystkiego. Wszystko będzie dla mnie nowe, obce. Jestem podekscytowana, ale jestem też bardzo, bardzo, bardzo zdenerwowana, ponieważ będę tam sama, nie będę miała tam nikogo bliskiego. Także na pewno nie będzie mi łatwo, szczególnie na początku, czekają mnie 2 miesiące szkolenia. Przez ten czas, z tego co wiem od koleżanek, które już tam są, które już tam pracują, przez ten czas tak naprawdę jest mało czasu na cokolwiek innego, także nie sądzę, żebym zbyt wiele czytała takich normalnych książek, poza tym, czego się będę musiała nauczyć na szkoleniu. Stąd też nie będę nagrywać filmów, bo nie będę miała do końca o czym, a też wiadomo, nie zabiorę całego tego sprzętu ze sobą, także nie będę miała lamp, nie będę miała nawet statywu do aparatu, właściwie będę miała tylko aparat i telefon. Także ciężko jest mi powiedzieć w tym momencie, jak mój kanał będzie wyglądał. Na pewno się zmieni, na pewno będą się pojawiały również inne filmy. Moim planem jest to, żeby połączyć trochę tę tematykę książkową właśnie z takim podróżowaniem, z vlogami. Bardzo chciałabym nagrywać vlogi z podróży przede wszystkim, bo myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Znaczy z podróży, wiecie, to będą pobyty 24-godzinne głównie, także podróże to też jest takie znowu dosyć mocne słowo. Natomiast myślę, że to będzie coś fajnego, coś oryginalnego i coś, co urozmaici bardzo mój kanał i wiecie, poszerzę tematykę, nie będę mówiła tylko o książkach, ale też o innych rzeczach. Mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe, bo bardzo, bardzo chciałabym też właśnie prowadzić ten kanał z punktu widzenia pracy stewardesy. No bo to jest coś, z czym się zawsze interesowałam, znaczy zawsze, może właściwie nie zawsze, ale od paru dobrych lat się tym interesowałam. Chciałam to zrobić, chciałam podjąć taką pracę. Także chciałabym też wprowadzić to na kanał i na pewno też na Instagramie dużo będzie się pojawiało zdjęć z różnych miejsc, w których będę. I z różnych właśnie takich rzeczy związanych z tą pracą, także pod tym względem będzie się to wszystko zmieniało. Ale nie chcę też odchodzić od tematyki książek. Ja w ogóle nie lubię zmian i do zmian zawsze jestem ostatnia, szczególnie takich związanych z wychodzeniem poza tematykę, którą się lubi. Zawsze jak ludzie mówią na swoich kanałach, że o, chcą zmienić to i to i stronę tego i tamtego, to ja sobie zawsze myślę, że ja zostaję w tych książkach i ja będę to robić, bo mi to pasuje. No ale niestety, stety, bo tak naprawdę chciałam to zrobić. Kanał musi się zmienić, bo nie mam wyjścia, nie dam rady nagrywać tak jak do tej pory. Także jest to troszkę niezależne ode mnie. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie, mam nadzieję, że odnajdę się w tej nowej, zupełnie innej rzeczywistości. I że z czasem te filmy znowu zaczną się pojawiać na kanale, również właśnie w postaci vlogów. Także jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tym pomyśle, jak Wam się podoba takie połączenie tematyki, czy w ogóle chcielibyście oglądać takie filmy, czy również interesują Was filmy typu, jak właśnie wygląda rekrutacja do linii lotniczej, czy później, jak już będę miała jakiekolwiek doświadczenie, jak wygląda ta praca, bo na razie to oczywiście nie mogę o tym mówić, bo latać zacznę dopiero za 2 miesiące. Tak to wygląda i tak będzie się kanał teraz zmieniał, dlatego właśnie jestem zmuszona go zawiesić na jakiś czas, więc filmy przez, podejrzewam, najbliższe 2 miesiące pojawiać się nie będą, a jeżeli będą, to bardzo sporadycznie. Przepraszam Was za to, ale no niestety czasem nie ma wyjścia, czasem życie nas do tego zmusza. Także nagrałam ten film, bo stwierdziłam, że może nie to, że jestem Wam winna jakieś wyjaśnienie, ale po prostu nie chcę zostawiać tego kanału tak samego sobie i nic na nie dodawać bez żadnej informacji, skąd to się wzięło i dlaczego tak jest. No i właściwie to wszystko chyba, co chciałam Wam w tym filmie powiedzieć. On miał być taki krótki i informacyjny, żeby Wam powiedzieć, co się dzieje i co się zmienia. Jeszcze raz dajcie znać, co o tych zmianach myślicie, czy będzie Was taka tematyka na kanale interesowała, czy chcielibyście ją zobaczyć.
I co? I do zobaczenia następnym razem, kiedyś, nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie i że nie odsubskrybujecie kanału. Trzymajcie się, cześć! It's